Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otwieramy kolejny nowy produkt z kolekcji Panini UEFA Euro 2020, a konkretnie chodzi o e, Giftbox nordycki. W środku mamy małą limitkę Lukaku, dodatkowo będzie jeszcze jakaś jedna malutka i jedna XXL. -ka. Do tego 10 saszetek plus checklista. Ok. Otwieramy i lecimy. Dzisiaj nie będziemy tutaj chować nic, tylko zrobimy sobie pojedynek. I kto jest na limitce? Mamy Kilian Mbappé XXLK z Francuzem. Pięknie. Tu jest plakacik z szczeglistą, saszetki. Kto jest na limitce? Ciro Immobile, Włoch. Czyli Włoch kontra Belk i kontra Francuz. Bo zrobimy sobie pojedynek wszystkich trzech limitek. Romelu Lukaku. Tutaj sobie położymy nordyckiego giftboxa, żeby było wiadomo, jaka to, jaki to produkt. No i lecimy. Francja, Włochy. I Belgia, tych zespołów szukamy. A ja oczywiście liczę również na Nordyki. Mamy Hiszpanię, Walia, Portugalia, jest, Włochy są, Belotti, pierwszy punkcik dla Immobile, Czechy, logo, jest Francja, Pawart, też punkcik, szik, to są Czechy, i tutaj jeszcze Hiszpania, kolejna saszetka: Dania, Czechy, Niemcy, Finlandia, Szwajcaria, Holandia, Niemcy i Polska. Czyli nie wpadło nic w tej saszeczce. Walia, Rosja, Holandia, Chorwacja i mamy Belgów. Jest Wertogen na karcie Fans Favorite czyli jest wszędzie po jednym punkcie: Polska, Niemcy i Szwajcaria. Dania, są Włochy. Mamy sens jego. Drugi punkcik. Ponownie Dania. Finlandia, Turcja, Dania, Hiszpania i Austria. Czyli tylko jedna karta wpadła: Austria, Ukraina, Holandia, Czechy, Szwecja, Ukraina, jest Francja. Antoine Griezmann, drugi punkcik tutaj dla Mbappé i Czechy. Portugalia, Walia, Polska, Szwecja, Chorwacja, Niemcy jest szczęsny, jest. Goldstopper. Szukałem go, mówiłem, że jest rzadki. W końcu po raz drugi raz mi wpadł. I jeszcze klich tutaj. Czyli też nic nie wpadło w tej saszetce. Cztery do końca. Ani jeden nordyk jeszcze. Może teraz. No, chyba będzie rarka. Holandia, Niemcy. Ponownie Niemcy. Jest Belgia, Kurtła i teraz Belgia. Yy, nie, tutaj. Czyli mamy. Wszędzie po dwa punkty. Niemcy, Anglia, Walia i Invincible. Pięknie. Invincible nam tutaj wpadło. Znowu Belgia. I teraz Chadli. Belgia wychodzi na prowadzenie. Polska, Ukraina, Szwajcaria, Niemcy. Hiszpania. Jest Francja. Multiple. Walia. Są Włochy. Mamy Jorginho i też trzeci punkcik. Popatrzcie jak to się non stop zmienia, ale ciągle jest remis. Chorwacja, Polska, Finlandia. Bośnia i Hercegowina i mamy w końcu pierwszą kartę nordycką. Robin Lot. Tutaj jeszcze Szwajcaria i ostatnia saszetka. Mamy Rosję. Znowu mamy Belgię, Wermalen, czwarty punkt. Polska, Szwecja, Turcja, Chorwacja, Polska i Rosja, czyli wygrywa Belgia, chociaż na początku wcale to nie było takie pewne, bo długo było bez punktu. Tutaj drugie miejsce: Francja i Włochy. Wpadła jedna karta nordycka, dobrze, że chociaż tyle. No i co, czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie Giftboxa nordyckiego. XXLK Kilian Mbappé. Do tego Immobile i. Lukaku. To wszystko dzisiaj. Dzięki, serdeczne za uwagę. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.